Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zło, dobrem zwyciężaj. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno: zachować godność człowieka to pozostać wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać sobą, żyć w prawdzie to jest minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu Dziecka Bożego. Solidarność to jedność serc. Umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat. Służyć Bogu to szukać dróg do ludzkich serc, służyć Bogu to mówić o złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu to piętnować zło i wszystkie jego przejawy. Są więzienia niewidzialne, jest ich bardzo wiele. Są więzienia, w których ludzie rodzą się, rosną i umierają. Są więzienia systemów i ustrojów. Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej. Sięgają duszy, sięgają głęboko prawdziwej wolności. Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią. Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią Modlić się, gdy inni przeklinają, pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić, przebaczyć, gdy inni nie potrafią, cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą. Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, gdzie jest przemoc, zakłamanie, nienawiść, nieszanowanie ludzkiej godności, tam brakuje miejsca na miłość, tam brakuje miejsca na serce, na bezinteresowność, na wyrzeczenia.